Janusz Głowacki, Nowy Meksyk. Bernal Díaz del Castillo, obywatel bardzo wiernego miasta Santiago de Guatemala, zaciekły miłośnik pokoju, zawarł w swoich pisanych na zamówienie Jego Królewskiej Mości Króla Hiszpanii żołnierskich zapiskach obiektywny obraz powstania na miejsce Starego Meksyku, Meksyku Nowego, zwanego niekiedy dla uproszczenia Nową Hiszpanią. Oto na początku XVI wieku, pomijani dotąd przez opatrzność Aztecy, otrzymali dzięki oddziałowi Corteza szansę zetknięcia się z przodującymi zdobyczami hiszpańskiej cywilizacji. Oswobodzenie Meksyku od Meksykanów było zwycięstwem postępu, sprawiedliwości i moralności wyższej nad niższą, słusznie dokonanym kosztem niższej. Oczywiste, jak każdy postęp, także i ten dokonywał się w trudzie i znoju, przy czym męczyła się nie tylko strona hiszpańska, ale i aztecka. Oddział Corteza nie wszędzie witany był równie owacyjnie. Było to wynikiem niejednakowego wyrobienia indiańskiej ludności. Wielu Hiszpanów przypomniało sobie, że widziało grupę dwóch, a może i trzech Indian machających z brzegu włóczniami do nadpływającego Corteza, co wszyscy żołnierze zinterpretowali jednoznacznie jako zachętę do wylądowania i dokonania dzieła wyzwolenia. W tej sytuacji przydomek Cortez Oswobodziciel nadany hiszpańskiemu wodzowi przez jego oddział jest w pełni uzasadniony. Notabene także władca Azteków, wielki Montezuma, król Meksyku, w pierwszej fazie stosunków z Hiszpanami wykazał wiele zrozumienia dla postępu. Montezuma był politykiem realistą. Kiedy opisano mu działania armaty, przyjął Corteza z otwartymi ramionami. Niestety, najbardziej nacjonalistycznie nastawione elementy azteckie zmusiły go wbrew sobie do zmiany stanowiska, w związku z czym popadł w awanturnictwo i stoczył się na pozycję wroga postępu, za co też poniósł zasłużoną karę, razem ze swoimi przeciwnikami i zwolennikami. W sumie, jakkolwiek Aztekowie zyskali na tym więcej, to i Hiszpanie wznieśli się o szczebel wyżej w rozwoju struktur społecznych. Na oczach Azteków dokonał się awans całego pokolenia prostych hidalgów, którzy obejmować zaczęli eksponowane stanowiska, rozwijając siłą rzeczy swą wiedzę i pogłębiając doświadczenie. Przy czym zetknięcie z niższą cywilizacją znacznie umocniło ich dobre samopoczucie i utwierdziło ich w świadomości sukcesu. Oczywiście Aztekowie zyskali nierównie więcej, że wymienię tylko. Konia, koło, dużego psa, oswojoną świnię, armatę, brygantynę, trwały spokój i możliwość nauczenia się języka hiszpańskiego, w związku z czym przyoczeni w trakcie wyzwalania tubylcy mogli przeczytać pamiętniki Bernala Díaza del Castillo, zapoznać się z obiektywną wymową faktów i ugiąć się przed ich żelazną logiką. Ta część Azteków z pełnym zrozumieniem i całkowicie bezinteresownym entuzjazmem przystąpiła do usuwania ruin Starego Meksyku i wznoszenia na ich miejsce nowego. Wielką zdobyczą Azteków było pozbycie się złota. Położyło to kres spekulacji uprawianej przez szamanów kryjących się pod maską pseudopatriotów. Obniżyło stopę podatkową ludności i wpłynęło wydatnie na obniżkę cen w Nowym Meksyku, a co za tym idzie na wzrost stopy życiowej, przy czym nadwyżki obracali Indianie na nowe, mądre inwestycje, chętnie lokując pieniądze w tym, co dało się wypracować pospólnie. Niestety w szeregi Corteza wcisnęła się grupa antypostępowych Szumowin, w związku z czym część ludności, zwłaszcza ta nie w pełni uświadamiająca sobie swoje zdobycze, a również i ta, która je sobie uświadamiała, padła ofiarą prowokacji. Niesłusznie wielu Indian miało o to pretensje do Corteza, gdyż o faktach tych Cortez nie wiedział, nie mógł wiedzieć i nie chciał wiedzieć. Cortezowi udało się zresztą ująć sprawców i przesunąć ich na inne stanowiska, co było tym bardziej słuszne, iż piastowanie przez nich poprzednich stanowisk, z uwagi na wyludnienie zarządzanych przez nich prowincji, zupełnie mijałoby się z celem. Zarzuca się Cortezowi, że nie dbał o aztecką sztukę. Ale hiszpańskiemu przywódcy sztuka ta wcale się nie podobała. Zdecydowanie jej nie lubił, drażniły go zwłaszcza pióropusze. Rzecz miała się odwrotnie. Wiele z doświadczeń i zdobyczy Corteza zapisało się złotymi zgłoskami w Księdze Kultury Europejskiej. Choćby wprowadzenie takiej nowinki jak oddziały policji, które przez cały dzień zabezpieczały spokojny sen Azteków. Obiektywizm kronikarza Corteza nie może i nie powinien budzić wątpliwości. Podkreślić chciałbym także szczerość, ujmujący ton i proste, trafiające do serca słownictwo Bernala Díaza del Castillo. Jego odrazy do minoderii i optymizm. Rzecz prosta, ułatwiał mu zadanie fakt, że wydarzenia układały się po jego myśli. Ale tak się dzieje zawsze, kiedy człowiek staje po właściwej stronie walca historii. Stąd wiara i nadzieja bijące z całego utworu, który stać się winien wzorem postawy moralnej prostego hiszpańskiego zdobywcy patrioty. Cortezowi też się zresztą ten pamiętnik podobał. Czytał go w pierwszej redakcji i nawet nie musiał wiele zmieniać.
przestając tylko na konsultacjach indywidualnych, w czasie których wykazał konieczność przesunięcia paru akcentów, w tym usunięcia fragmentu zawierającego opisów wypowiedzianych przez Montezumę przed śmiercią, niewartych utrwalenia, zwłaszcza że polityk ten już nie żył. Zaś Cortes zdawał sobie sprawę z szerokiego oddziaływania sztuki pamiętnikarskiej na morale całego oddziału. Wyzwolenie Meksyku z punktu widzenia Corteza było z całą pewnością aktem postępu. Punktu widzenia Azteków nie znamy.